Już 13 września po raz kolejny rozpoczną się zawody kolarskie Górale na Start. Na trasie będziemy mogli zobaczyć m.in. Mają Włoszczowską. Startujemy 13 września, to jest dzień główny zawodów. Wtedy tak naprawdę od godziny 9.10 startujemy z wyścigami kategorii żak, czyli najmłodszych dzieci, które posiadają licencję. Stopniowo puszczamy na trasę coraz starsze kategorie. O godzinie 12.10 startuje jedna z najważniejszych kategorii dnia, czyli elita kobiet. Tam spodziewamy się na starcie Mai Włoszczowskiej oraz wielu zawodniczek z zagranicy. I o godzinie 13.45 kategoria elita mężczyzn i junior. Tam też spodziewamy się bardzo mocnej międzynarodowej obsady. Jak wygląda trasa? Trasa jest uważana przez zawodników za jedną z najtrudniejszych w Polsce, o ile nie najtrudniejszą w Polsce, a zawodnicy zagraniczni zawsze mówią, że jest to trasa jedna z ładniejszych i ciekawszych w Europie, na której mieli okazję się ścigać. Wyścigi odbywają się na 4-kilometrowej pętli. Start i meta przy ulicy Żwirki i Wigury przy hali lekkoatletycznej, a trasa jest poprowadzona w parku Jana III Sobieskiego, tutaj gdzie dzisiaj jesteśmy. I jest poprowadzona w taki sposób, że przemieszczając się, pokonując niedużą odległość, możemy zobaczyć wszystkie najbardziej atrakcyjne miejsca na trasie. Jak wyglądają zapisy? Lista jest otwarta do środy, do północy, do przyszłego tygodnia, czyli do 11 września. I tak naprawdę na teraz mamy zapisaną około 100 zawodników, ale jesteśmy na takim etapie zapisów, że tak naprawdę z godziny na godzinę tych zawodników przybywa. Spodziewamy się około 400 osób na starcie, prawdopodobnie więcej, ponieważ na miejscu prowadzimy zapisy do wyścigów dzieci i prawdopodobnie to 400 osób przekroczymy.